imię wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej akademii, w tym niezwykle ważnym dniu. Część artystyczną przygotowała klasa druga BZD z gościnnym udziałem drugiej LP. Życzymy wszystkim dobrej zabawy. Dzień 8 marca tradycyjnie obchodzony jest jako dzień kobiet. Z tej okazji wszystkim kobietom, dziewczynom i dziewczynkom składamy najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i uśmiechu na co dzień. Pragniemy wam teraz przedstawić kilka scenek, które ilustrują walkę kobiet o wyzwolenie i uzyskanie pełnych praw w społeczeństwie. Gdy już ludzie zamieszkali w bezpiecznych osadach, dziewczynki i kobiety nie miały równego statusu. Żony porywały się w obcej wiosce, zdobywały na wyprawie wojennej lub poprzez handel wymienny rodzin. Jej cena zależała od zamożności rodu i wartości, jaką posiadała przyszła żona. Małżeństwo nie było tylko sprawą obojga zainteresowanych, ale stawało się tematem do dyskusji dla wszystkich krewnych. Ściłożu, dziś miał 18 lat, odkąd cię urodziło. Jesteś już dużym i silnym mężczyzną. Nadszedł wreszcie czas, abyś przestał chodzić z ojcem do lasu, a było mi carnie zające. Powinieneś złowić coś cięższego. A co mam ci złowić, matko? Żonę powinieneś złowić. Po co ci żona? Żona ma być dla ciebie, Gamoniu. Dla ciebie i twoich dzieci. Masz założyć rodzinę, wybudować dom. Jeżeli niczego nie jest potrzebne. Słusznie mówisz, jestem Gamon. Przyprowadzę ci żonę tak, abyś była ze mnie zadowolona. Żona ma być dla ciebie i twoich dzieci. Nie rozumiesz tego? Ale ja nie mam dzieci, to po co mi żona? Jaki nieświadomy. No tak, nigdy o tych sprawach nie mówiłam. Ale sam zobaczysz, znajdzie się żona, znajdą się jej dzieci. Nie minie rok, a przyjdzie pierwszy, potem drugie, czwarty i szósty. Nie rozumiesz tego, mój ty Gamoniu? Nie bardzo, ale zobaczysz, wszystkiego się jeszcze nauczę. Patrz ci, Boże, w tych zaroślach kryje się pełno jeleni. Jeżeli będziesz uważnie patrzył, na pewno coś zobaczysz. Nie widzę tu żadnego jelenia, ale jak tylko coś zobaczę, od razu strzelam. Tam, coś się rusza, strzelaj. Ratunku. Kim jesteś i co tu robisz? Uważaj, nie podchodź do niej. Co? U nas mówią, że wasze kobiety to topielice i wciągają ludzi do jeziora. Wygląda na blondynkę, ale to jest jeszcze gorszy. Proszę was, pomóżcie mi. Stój, ci Boże. Jeśli to topielica, to zaraz może być po tobie. Zostaw, tato. Nie strzelaj. Kim jesteś? Gadaj. Topielicą? Nie. Strzygą? Nie. Może czarownicą? Nie jestem czarownicą, Gamoniu. Jestem małą kobietą, taką samą jak ty. Jestem chyba mężczyzną. Chyba tak, ale powiedziałeś ze mnie tak samo jak moja matka. Skąd mnie znasz? Chodź, będziesz moją żoną. Witajcie, rodzice, wujowie i dziadkowie. Przyprowadziłem wam do bramy. Witajcie, Boże. Skąd ty ją wziąłeś? Jakaś taka nietłusta, zakoścista, nie uważam. Warta będzie z wieku zjeść. Coś powiedział? Słyszeliście? Za trzy kozy. Taka chuda za trzy kozy. Odejdź na to do mnie! Zęby ty zdrowe masz? Karkata nie jesteś? Nie! Kłosawica też nie! A sprzątać ty umiesz? Umiem! Gotować umiesz? Umiem! A ile mu dzieci urodzisz? Siedmioro! Samych synów! Samych synów! Super! Czarowo! Zrozumiesz, że ja cię chcę! Nie chcę nikogo! Bo jak nie, to cię porwę, a całą wioskę spalę. Będziesz moja i już. I co? Co ja mam robić? Jestem małą, bezbronną kobietą. Chciałabym żyć w czasach, kiedy kobieta ci miała więcej do powiedzenia.
Kształcili się, dokonywali odkryć naukowych, a kobiety rodziły dzieci, doglądały gospodarstwa i czekały w domu na powrót swoich wspaniałych mężów. Aż nadszedł wiek XVIII. We Francji pod hasłami wolności, równości i braterstwa wybuchła rewolucja. Upadło cesarstwo. Oto wszyscy obywatele mieli być równi. W Europie narody odzyskiwały wolność i wyzwalały się spod władzy tyranów. Podczas rewolucji francuskiej w 1792 roku opublikowano Deklarację Praw Kobiety i Obywatelki, która zwracała uwagę na nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn. Był to początek feminizmu, czyli ruchu wyzwolenia kobiet. Przez wiele lat nic się jednak nie zmieniało, aż nadszedł rok 1914, rok światowego konfliktu, rok, w którym miliony mężczyzn poszły na wojnę. Ruszają się z miejsc, a setki tysięcy żołnierzy ginie zupełnie niepotrzebnie.
Ale tam są jacyś tam żołnierze, jacyś tam wojskowi. To wszystko są nasi mężowie i synowie. Mężczyźni doprowadzili do wojny i sami się nami pozabijali. Czy to nie dziwne? I idiotyczne! Gdyby to kobiety rządziły światem, wojen by nie było. Teraz, gdy nie masz naszych mężów, sama musimy iść do pracy i uprawiać politykę. Kto zabija się na wojnie? Mężczyźni! Kto wywołuje wojny? Mężczyźni! Kto czerpie zyski z produkcji broni? Mężczyźni! Żądamy praw wyborczych! Żądamy dostępu do edukacji! Żądamy równouprawnienia! Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja bym się chciała zarejestrować jako kandydatka na burmistrza w najbliższych wyborach. Przecież pani jest kobietą. A pan mężczyzną. Kobiety nie mają praw wyborczych. A jaka jest różnica między kobietą a mężczyzną? Co? Nie wie pani, jaka jest różnica między kobietą a mężczyzną? Wiem, jaka jest. Mężczyźnie wolno wszystko, a kobiecie nic. No co? Czyżby pan się bał, że zostanę wybrana? A kto by tam na panią głosował? Każda kobieta i nie jeden mężczyzna. No co, nie zagłosuje pan na takie nogi? Ale kobiety nie potrafią rządzić. Co? Kobiety nie potrafią rządzić? A jest pan żonaty? Tak. I kto rządzi w domu? Żona. A kiedy przyjeżdża pańska matka? To rządzą żona i matka razem. A kiedy przyjeżdża jeszcze teściowa? To rządzą żona, matka i teściowa. Prawdziwy koniec świata. Ja też już zdecydowałam. Pójdę na uniwersytet i będę się kształcić. Chciałabym posłuchać wykładów pani Marii Skłodowskiej-Curie. To wspaniała kobieta. Jako pierwsza uczona otrzymała dwukrotnie Nagrodę Nobla. I jako pierwsza kobieta wykłada na Sorbonie. Czy wiecie, moje drogie panie, że ma pochodzenia z Polski? Rzeczywiście, ma takie dziwne nazwisko. Ale pochodzenie nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście, my, kobiety, zniosłybyśmy wszystkie granice. Gdyby to tylko było możliwe i gdyby chcieli tego mężczyźni. Ale oni nie chcą. Oni przecież muszą o coś toczyć wojny, o coś się zabijać. Czy Maria Skłodowska kiedy ma męża? Miała. Zginął w wypadku. Był wspaniałym człowiekiem, prawdziwym opiekunem i wsparciem dla swojej żony. Kiedy kobieta znajdzie takiego mężczyznę, jest szczęśliwa. Kiedy może mu oddać swoje troski, jest niebo wzięta. Kiedy znajdzie w nim prawdziwego przyjaciela, jest hit! Tylko gdzie takiego szukać? Jeszcze 150 lat temu kobiety rzeczywiście nie miały prawa zdobywania wiedzy w uniwersytetach. Nie mogły brać udziału w wyborach. Odmawiano im też prawa do tego, by były członkami organizacji i towarzystw. Ale dzisiaj jest inaczej. W rewolucji 16 grudnia 1977 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało wszystkie państwa na świecie do organizowania dorocznych obchodów Dnia Kobiet. Zgromadzenie zaapelowało również o to, aby stworzyć warunki dla eliminacji dyskryminacji kobiet oraz ich pełnego i równoprawnego uczestnictwa w rozwoju społecznym. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego tak ostentacyjnie podkreślacie swoją kobiecość i swoje prawa. Mój drogi, mężczyzna znacznie efektywnie wygląda, jeśli u jego boku stoi kobieta wyzwolona i świadoma swojej wartości. Możesz więc być pewien, że ruch wyzwolenia kobiet powstał wyłącznie z myślą o nas, mężczyznach. I tym akcentem kończymy nasz spektakl. Prosimy jeszcze o zabranie głosu przez samorząd szkolny. Szanowna dyrekcjo, grono pedagogiczne oraz wy, drodzy koledzy i koleżanki. Jako przedstawiciele samorządu szkolnego pragniemy złożyć w imieniu całej męskiej społeczności naszej szkoły najserdeczniejsze życzenia z okazji dzisiejszego święta. Życzymy męskiej części grona pedagogicznego sukcesu w życiu zawodowym, a uczennicom sukcesu szkolnym. Życzymy wszystkim kobietom, aby ich drugie połowy nie zapomniały o dzisiejszym szczególnym dniu. Thank you.